Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku z Enklawy. Dziś popłynęliśmy do McKellon. Zobaczymy, co tam słychać w misji ósmej przodkowie. Oczywiście wybierzmy sobie naszego bohatera. I czy stać nas na ten pancerz? No nie stać nas. Bardzo fajny dźwięk. Weźmy na chwilę sobie, ja chcę tylko zobaczyć, jak wygląda ten miecz, wiecie, znaczy miecz, ta zbroja. Bo jestem naprawdę ciekawy, jak to wygląda. Wow! A to wygląda dość pokaźnie, no ale my niestety jesteśmy takie biedaki, że weźmiemy sobie dwie mikstury. Bełty są tanie, tak więc z tym nie ma problemu. Jakiś nowy miecz mamy. Ładnie wygląda. I tarczę chaosu. Wow! Co tam jest na tej tarczy z przodu? Niestety nie mogę obrócić postaci. Weźmy sobie tą kuszę, ponieważ ona jest lepsza. Może mniej bije, ale mi się bardziej podoba. Tak więc wszystko mamy, wchodzimy do gry. Miasto McKellon. Podróż przez ocean była długa i męcząca. Wydawało się, że nigdy się nie skończy. Teraz jesteśmy na brzegu i spoglądają na ciebie wieże miasta McKellon. Ale panująca cisza jest bardzo podejrzana. Masz wrażenie, jakby cię oczekiwano. Okej, musisz walczyć na arenie, zanim Alecto wyrazi zgodę na audiencję. Pokonaj intruzów. Zatankuj sterowiec. Wow! Sterowcem będziemy lecieli. Czy czymś podobnym? No, fajnie. A kurde, ja jednak mam wąsy. Znaczy w sumie całą brodę. Tak więc mi to nie przeszkadza. Ja tam lubię brodę. Sam jako tako... Co jakiś czas mam w sumie? O kurde. Ale on jest opancerzony. No słuchajcie, no tutaj... Dobra, wracam. Panowie, musicie być na mojej wysokości, bo... Już tam coś po plecach próbuje strzelać. Goń się, leszczu. Chodź no z tą swoją tarczą. Zobaczcie, jaki cwaniak, ile on ma życia. Nareszcie umarło mu się. Bo ile można żyć? No chodź tu, Mendo. No słuchajcie, no co za wredny koleś. Dobra. Na szczęście to koniec z nimi. No i tam nic nie ma. Tak więc sprawdźmy dalej. To oczywiście złoto. No i słuchajcie, no jakoś chyba... Jakoś chyba można zmienić te strzały, ale... No niestety nie wiem jak. A, przyciskiem E! Ty kurde idioto jeden, no dobra. Samokrytyka już jest za nami. Tu chyba jeszcze słyszałem jakiegoś golema, znaczy golema, gnoma. Tu nic nie ma. Przepiękne mury, widzicie, jak oczywiście spełniają swoją rolę. Jako... no, jak to się nazywa? Krawężnik. A, tu jest. Myślałeś, że cię nie znajdę? Oczywiście z zabiciem... A, dobra, poszło w miarę gładko. Chciałem powiedzieć, że z zabiciem pewnie będą problemy, bo...
Malutki gnój jest. I słuchajcie, mamy 400 monetek do zebrania, to jest dużo. Welcome to Mechalon. Ty coś powiesz? Nic. To ja też witam. W takim razie. Fajne tarcze macie. Kaski też, jakieś takie... Kurcze. Irokezy. Mogę przejść? Nie mogę. Dobrze, idę dalej. Ale widzicie? Proszę iść dalej, a nie iść dalej. Tak więc chociaż troszkę mnie tutaj, że tak powiem, szanują. No to różnie bywa. A, słuchajcie, no znalazłem skarbiec ze złotem. Aż 20 złota. Ale dobre to niż nic. Oczywiście pewnie idę tędy, bo nie chcę stracić życia. Tak już straciłem sporo. No one may see our leader before proving his worth in the arena first. A którędy na arenę? Panowie. No one may see our leader before proving his worth in the arena first. Panowie, ale którędy na arenę? To pójdę. Tędy? No dobra, to chyba tędy. No w sumie... Sami widzicie. Okay, jest i arena. Dobra, wejdźmy. O nie! Tylko nie to! Nie wiem, co to jest. Ale już mi się to nie podoba. Nie wiem, czemu tracę jeden życia. Może muszę być w tej wodzie? Okej. Okay. A! Okej, okay, dostałem miksturkę. O kurde! Wzywasz mnie? To chodź. Przodek piechur. A, tu ja muszę wybierać, co ja chcę podnosić. Ehe, dobry patent. A co teraz? Those people from Selenheim. Ale spaślak. Że tak się wyrażę. Jak na króla, mając tyle kasy, można... Chodź. O, sparowałeś? Ale nie na długo. Zobaczcie, on mnie nawet nie chce zaatakować. Dobra, co chcemy? Klucz? Oczywiście... Klejnot, który daje więcej? Weźmy ten. 50. Aha, wszystko. Okej. Okay. Dobra. Rozumiem, że to wyjście, tak? 3 rundy tylko? Szkoda, mógłbym powalczyć dłużej. Witam. No raczej. Przejdę tędy? Jeszcze nie. No dobrze, pójdę dalej. No pójdę! Jak chcesz, to pójdę, no. Co za ham. Cieszy mnie to, że mnie wysłucha. Ciekawe, czy mamy tutaj save pointa. No ale dobra. Skoro tu jest zamknięte, z drugiej strony też jest zamknięte, tak więc idziemy. Witam. Yeah, impressive. I've been watching your every move on your little
journey. Sellenheim is quite a distance to travel, and I believe we may have a common problem. You are seeking our aid against the Outlanders, yes? The magic of Sellenheim is inherent in our lands as well, and they are, without any doubt, going to invade us soon. There is a problem that would have to be dealt with first, however. You see, the passage at Kam Tsaura is very narrow, as you know, and it is possible for an entire army to be defeated by a mere handful of men, if they hold it. It used to be under our control, however the Dregatar infiltrated from within and seized it themselves. For us to help you, you will need to see that this pass is destroyed, so that we can get our men through it. And I believe the only one who would truly be strong enough to do such a thing would be the legendary magician called Zale. He seems to have practice at the sort of destruction needed for this. I've heard rumors that he lives even still, and that he was last sighted near a lake further up north. If you can accomplish this, we will send the help you ask for. We have just recently repaired our airship. Bring a fuel container filled with gas, and you may use it to reach your destination faster. Your Highness, they are coming. O kurde, berserk. I coś tam jeszcze było. It seems you'd better hurry. Dobra, najpierw łucznik, kusznik, czy cokolwiek. No z tobą to nie będzie żadnych problemów, oczywiście. Jeśli dasz mi złoto, ja się w ogóle nie obrażę. Dobra, ten mi dał, tak więc wybaczam. Wy sobie tam umierajcie. Nie przeszkadza mi to. Tak jak myślałem. Wow, w plecy? Plecy nieładnie. Słuchajcie, on mnie zatruł czymś. Tak mi to bynajmniej wygląda. Wyglądało, bo w sumie już to zeszło. Zobacz, jaki cwaniak. No to myślisz, że co? Ja... Przez kolumnę strzelasz? To akurat nieładnie, jak się przez kolumnę strzela. Dobra, chodźmy tutaj. Że tak powiem, poekspimy trochę. Ła, to zabolało. Mamy 300 złota. O, jakiś kluczyk. No słuchajcie. Nie, zwykła strzała. Zmieńmy sobie na zwykłe bełty. Mikstura się przyda. Dajesz radę? Tutaj nic nie ma. Na arenę nie musimy wchodzić. Jestem ciekawy, czy tam jest otwarte. No tutaj chyba... Tutaj nie możemy wyjść. No i jest. Możemy wyjść. Ty koleś... O Boże, jaki ty jesteś kaleka, człowieku. Nie, zaraz tutaj... Ożesz, cholera jasna.
Dobra. Ginta. Gnoje. Małe. Umieraj. No. Trzeba się pozbyć tego tutaj. Pojęcia nie mam, co to jest. No i zmieniłem strzały znowu. Ale jako, że mam ich dużo, to tam... Dobra. To nie jest jakiś zbytnio duży problem. Tu nic nie ma w sumie. Co to jest? Ale raczej się nie dowiem. To idziemy zatem dalej. Tutaj też nic nie ma. Patrz, jak się skampił, no. Dobra. Załatwione. Dość głęboko, ale nie na tyle, żebyśmy sobie coś tam zrobili. No wyskakuj. O, halo. No dobra. Troszkę mi się brzydko zawiesiła postać w tej wodzie. Oczywiście tędy nie przejdę, no bo po co? Po co miałbym tędy przechodzić? Dobra. No giń. Ale oni się twardzi zrobili. Masakra. 325. No to już jest sporo. No i dobra. Tu byliśmy. Wszystko wymietliśmy. Pójdę tylko z drugiej strony. Zobaczę. Bo w sumie chyba tutaj też da się wejść. To chyba prowadzi do tego samego miejsca. Zapewne, chociaż tutaj... No, tu nas nie było. Zła mordownia, trzeba przyznać. Oczywiście, że umarł. Wow! Jakiś paralotni przyleciał. Spadać, małe gnoje. Zobaczcie, oni na paralotni przylatują. Dobra. Umarli, ale dość hardo się trzymali tutaj. To trzeba przyznać. Umrzesz w końcu, czy nie? Cóż za celność. Boże, że tu nie ma statystyk. Na pewno bym od razu zwiększył celność. Czy coś ten deseń? Wow! To jest ten nasz odrzutowiec, z którym będziemy lecieć? No to kurde grubo. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jako, że tamten sterowiec jest w drugą stronę, to raczej tu nie będzie koniec. No i nie jest. Fajnie się strzela, bo mi też. Słuchajcie, ale... Dość tak hardkorowo oni tu strzelają. Wręcz aż za hardkorowo. No i umarłem. No jeszcze miksturę wychlał, no co za dziad. Dobra, nie dość, że straciliśmy miksturę, to jeszcze kurde gnoje nas wytłukły. A tego, patrzcie, patrzcie, jaki cwaniaki aż tutaj przyleźli.
Dobra, najpierw tego. No zobaczcie, co tu się dzieje. Już nie mam mikstur. Ale oczywiście, złoto ważniejsze, tak? Tutaj strzały ci się skończyły, rozumiem. No. Boże, są tacy mali, że ich się trafić nie da. Dobra, na dół nie schodzimy, bo tam już byliśmy. No i co? I tutaj nie przejdziemy. No to słuchajcie, 50 zł nam brakuje. Uważam to za dobry wynik. I jedziemy tam do tego naszego sterowca. Gdzieś tutaj tędy trzeba iść. Potem tam skręcić, tam i będziemy. Czyli to będzie tutaj. To będzie tutaj. To w sumie już jest sterowiec. Ale jeszcze do góry nie wchodzimy. Jak widać, tutaj jeszcze nie dotarli. No dobra. Tutaj ich nie ma. Idziemy do góry. Aha, wiem gdzie. Okej. Okay. Pamiętacie tam, co się zastanawiałem, co to jest? Takie dziwne urządzenie. To raczej do tego. Czy to było tędy? Nie, to było tędy. Chyba jakoś tędy. Nie wiem dokładnie, jak to się szło. To jest niezły labirynt. Minimapki nie ma. A dokładnie tutaj. Okej, podniosłem kanister. No to lecimy oddać kanisterek. Ale mogli dać mi trochę złota za to. Ej, no, to nie było miłe. Tak się tutaj nadźwigam na lata i w ogóle. No niestety. To są chamy i nic nie dadzą. I odlatujemy! Yeah! Jak to działa, nie wiem, ale działa. Mogli jeszcze nam dać złoto w takim razie, za to, że ich zabiliśmy. No i co? I lecimy do naszego maga. Troszkę nam horyzont miga, ale nie szkodzi. O, słuchajcie. 350 plus 400, no to ja rozumiem takie nagrody. I odblokowaliśmy misję Sanktuarium w miejscu Sanktuarium. O! Trzeba obejrzeć. Was needed for them to accept the perilous request to send aid against the hordes of Dregatar. The eager offer to assist their downtrodden brothers came at only one request. Destroy the fortress of Kamsalam. The Pact of Jifuro forbid such destruction, but the ancestors explained that it was their only hope of reaching the battle in time. For the pass of Kamsara, held tightly by the enemy, was the only obstacle in the fastest route to Selenheim. Being a narrow path, Kamsara was easily defended. It allowed very few men to keep an entire army at bay if need be, and it would be far too difficult if it were not destroyed.
desperate times called for desperate measures. The legendary High Wizard Zael was their last hope. Known as the Scourge of Vatar, the Bane of Zyrana, the man who severed the world, Zael must be found. If he still lived, and they were able to find him, would he help them? And what cost would the world pay this time for its salvation from evil? Trzeba przyznać, że coraz bardziej klimatycznie się robi. I wróciliśmy na nasz kontynent, do sanktuarium. Ale w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.